Dzień dobry, moi szanowni widzowie. Tutaj Łukasz. Wygląda na to, że powoli, powoli, drobnymi kroczkami zaczyna się demontaż patologii, którą stworzył PiS. I ogólnie przywracanie porządku i normalności w naszym kraju. Jedną z pierwszych jaskółek zwiastujących wiosnę wolności jest będzie prawdopodobnie zniesienie zakazu handlu w niedzielę. Zakaz handlu w niedzielę uważam za czystą patologię. To rozwiązanie cofa nas bowiem do lat 80. Pamiętam, że jako dziecko czasami zdarzało się, że zabrakło chleba, na przykład w sobotę po południu i została jakaś marna piętka, wtedy było jasne, że na niedzielne śniadanie nie starczy, o kolacji już nie wspominając. A więc wtedy tata i ja musieliśmy zapychać przez pół Nowej Huty do centrum, gdzie był jeden jedyny sklep, który był otwarty i w nim albo można było kupić chleb, albo nie można było, bo dostawcy też czasami i piekarze w niedzielę nie pracowali, a czasami pracowali. Myślałem, moi drodzy, przez większość dorosłego życia, że mroczne lata 80., lata dziadostwa, badziewia i biedy zostawiłem już dawno za sobą. A zakaz handlu w niedzielę uświadomił mi, że jednak nie, że jednak ciągle tkwię w tej sytuacji. Zakazowi handlu w niedzielę są przeciwni wszyscy, poza panem Kaczyńskim, który jest całym sercem za. No i na przykład pan Jakub Bieńkowski ze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców powiedział wprost, że powrót do niedziel handlowych to dobre i potrzebne rozwiązanie. No zgadzam się całkowicie. Z kolei pani Wioletta Żukowska-Czaplicka z Federacji Przedsiębiorców Polskich dodaje, że dotychczasowe doświadczenia, w tym m.in. liczne wyjątki i próby obchodzenia zakazu, tylko potwierdzają, jak problematyczne są to przepisy. No tak, dokładnie tak jest. Cały naród kombinuje, jak obejść kretyński zakaz. Tylko politycy do tej pory, że tak powiem, pogubili gdzieś swój stracili zdecydowanie i motywację, żeby ten problem rozwiązać i udawali, że go nie dostrzegają, ponieważ wszyscy bali się pana Kaczyńskiego prawdopodobnie. No więc kolejną osobą, która się wypowiada na temat zakazu handlu w niedzielę, bo pomyślicie sobie, że może handlowcy mają inne zdanie. No nie. Pan Krzysztof Małecki z Forum Związków Zawodowych w rozmowie z dziennikiem, z gazetą Dziennik, zapewnia, że Forum Związków Zawodowych przychylnie patrzy na zniesienie handlu w niedzielę. No, czyli wszyscy są za zniesieniem, ale nie obędzie się to, moi drodzy, bez problemów. Aparatczycy PiSu, czyli pan Kaczyński i jego koledzy, będą bronić tego zakazu jak cnoty własnej matki. I w dupie mają to, co na ten temat myśli społeczeństwo. No niestety. A propos, że tak powiem, zniesienia zakazu handlu. Sąd Najwyższy trzykrotnie rozpatrywał sprawy handlowców, którym wystawiono mandat, jak się okazało, niezgodny z prawem, za handel w niedzielę. I za każdym razem, we wszystkich trzech przypadkach, sąd ten wyrok uchylił i uznał, że handlowcy byli niewinni. Tak więc, panowie z PiSu,
pora już może zacząć się pakować. Zresztą Państwowa Inspekcja Pracy zwracała kiedyś uwagę na to, że handel, praca w niedzielę nie jest niezgodna z prawem. Mamy przecież wiele zawodów, czy większość zawodów to zawody, które są wykonywane również w niedzielę. Policjanci, lekarze przychodzą w niedzielę tam sobie pograć w karty na dyżurze i walnąć spirytus ze szpitalnej apteczki. Skąd to wiesz, Łukaszu? Widziałeś, byłeś, piłeś z nimi? Nie, moi drodzy, nie piłem z nimi, bo nie jestem alkoholikiem i nie pijam spirytusu, szczególnie medycznego. Ale osobiście znam człowieka, który był konserwatorem w szpitalu imienia Dietla i wywalili go z pracy za wypicie całego zapasu spirytusu medycznego w ciągu roku, nie naraz, bo to by go zabiło. No i dodam, że nie pił sam. Tak więc z pierwszej ręki mam relację na temat chlania w szpitalu spirytusu. Ale wracajmy do zakazu handlu. Wiele zawodów to ludzie, którzy w niedzielę pracują, a zatem zakaz pracy dla handlowców byłby faworyzowaniem tych handlowców i równocześnie dyskryminowaniem innych zawodów. Ja na przykład, moi drodzy, mam tak, że w tygodniu mam naprawdę bardzo mało czasu, ponieważ praca zajmuje mi 8 godzin dziennie plus czas na dojazd to razem 10 godzin, 8 godzin na sen, czyli na porobienie wszystkiego w domu zostaje mi raptem 6 godzin. To bardzo mało, szczególnie, że równocześnie piszę książkę i zajmuję się kanałem na YouTubie. I naprawdę nie mam czasu. Sobota i niedziela to są... No, sobota przeważnie jestem zmęczony i odpoczywam, a niedziela to jest dzień, kiedy właśnie bardzo wygodnie by mi było pójść zrobić zakupy na cały tydzień. Ale nie mogę, bo z jakiegoś powodu handlowiec nie może pracować w niedzielę, a na przykład policjant może. No i tak to się układa. W tym, co robi PiS, próżno doszukiwać się jakiegoś sensu i logiki. Ale a propos PiSu, moi drodzy, ten pan, którego twarz zanonimizowano, to bohater artykułu zamieszczonego na sieci, na portalu MSN, czyli taka strona, gdzie Microsoft stara się, prawda, tworzyć coś na kształt newsów. Ten pan to pan Bartłomiej R, M, przepraszam, aktor i były działacz PiSu. Cóż to się w życiu, czego też dokonał pan Bartłomiej takiego, że aż stał się bohaterem artykułu? No, dokonał tego, że został oskarżony o pedofilię i gwałty. Poza tym był uprzejmy swojej mordy nie ogolić jak należy i wygląda przy tym jak po tym jak albo miałby wielkiego kaca giganta, albo jak bezdomny zaczyna wyglądać. Panie Bartłomieju, warto by zainwestować w maszynki jednorazowe i fryzjera. Ostrzyżone włosy i ogolona twarz zawsze dobrze świadczą o mężczyźnie. Ale zostawmy to, bo ma pan prawo chodzić sobie jak pan chce. Jeżeli pan chce wyglądać tak jak teraz, to ma pan pełne prawo. Natomiast ja już nie chcę na to patrzeć. Więc pan Bartłomiej M. był tak prawy i sprawiedliwy, że aż gwałcił nieletnich. O to został oskarżony, przepraszam. O to został posądzony, a czy gwałcił, to sąd w raczej dalszej przyszłości niż bliższej ustali. Natomiast, ponieważ pamiętajcie, że PiS to znaczy prawo i sprawiedliwość, a więc w ramach tej właśnie dążenia do powszechnej sprawiedliwości i praworządności, proces Bartłomieja M., działacza PiSu, napotkał na pewne bardzo poważne trudności. Toczył się przed sądem okręgowym w Warszawie. Ten brzydki i zły człowiek usłyszał 14 zarzutów o przestępstwa przeciwko wolności seksualnej, w tym gwałty na nieletnich, czyli jakiś
cholerny seryjny gwałciciel, który występował w imieniu Prawa i Sprawiedliwości. I on też na pewno był przeciwko handlowi w niedzielę, bo nie trzeba, żeby rodzina chodziła do sklepu w niedzielę, trzeba, żeby oddawała się życiu rodzinnemu, a następnie najlepiej wspólnej modlitwie. Ale już gwałcić nieletnich, to nie widział w tym nic złego. Najpierw, moi drodzy, proces chwilę się toczył, ale musiał zostać przerwany i zaczęty od nowa, taki reset procesu. A dlaczego? Ano dlatego, że jedna z sędzi ławników zasiadających w składzie sędziowskim prosiła o zwolnienie jej z obecności na rozprawach przez około 2 miesiące. Nie wiemy dlaczego. Dla tych, co nie wiedzą, sędzia ławnik to jest taki dwuosobowy czynnik społeczny, który siedzi na rozprawach po prawej i lewej stronie sędziego. Żeby zostać sędzią ławnikiem, wystarczy być niekaranym i mieć w miarę dobrą opinię. Spokojnie można być ławnikiem po podstawówce. Osobiście znałem takiego człowieka, który zarabiał na życie jako mechanik, a w wolnym czasie był ławnikiem. No więc, ponieważ w związku z nieobecnością jednego ławnika, czyli z dekompletowaniem się składu sędziowskiego, proces zrestartowano i toczył się od nowa. Ale jeżeli myślicie, że na tym koniec tajemniczych i bardzo dziwnych wypadków wokół tego procesu, to grubo się mylicie. Oto, sąd zeznania świadków nagrał na płytach DVD. Po co? Po to, żeby ci ludzie, te dzieci pokrzywdzone, nie musiały przeżywać ogromnej traumy, opowiadając o tym na sali sądowej, więc teoretycznie sąd powinien sobie odtworzyć nagranie. A cóż to stało na przeszkodzie, powiecie, Łukaszu? Przecież nawet dziecko z pierwszej klasy po dwóch miesiącach informatyki potrafi pewnie nagrać sobie plik na płytę DVD. No może dziecko z pierwszej klasy tak. Ale ktoś, kto te płyty nagrywał, nie wiem, czy to był ktoś z sądu, czy z prokuratury, czy z policji, niestety tego nie potrafił. I jak to mówi pani rzeczniczka sądu? W odniesieniu do jednej z płyt DVD z nagraniem przesłuchania świadka ujawniły się problemy techniczne w zakresie odtworzenia całości plików multimedialnych. Widzicie? To jest po prostu perełka językowa i słowotwórczość na poziomie level master. Ujawniły się problemy techniczne w zakresie odtwarzania całości plików multimedialnych, a wystarczyłoby powiedzieć, że plik się nie odtwarza. Ale po co, jak się powie takimi mądrymi słowami, to można stworzyć wrażenie, że samemu jest się mądrym. Wrażenie to nie zawsze jest zgodne z rzeczywistością. Jakość nagrania przesłuchania świadka na dwóch płytach utrudnia natomiast zrozumienie wypowiedzi uczestników czynności, dodała pani rzecznik Hyr. Hyr. Tak się nazywa ta kobieta. Powiedzcie mi, jeżeli macie, no większość z was, skoro to oglądacie, to prawdopodobnie używacie komputerów. Jeżeli macie jakiś plik wideo, już zgrany z urządzenia na dysk twardy waszego kompa, to powiedzcie mi, co trzeba zrobić, żeby nagrać ten plik na płytę w taki sposób, żeby wypowiedzi osób tam nagranych były niezrozumiałe. Bo ja, chociaż komputera używam codziennie od 25 lat co najmniej, jak widzicie, potrafię zmontować film, nie wiem, jakby to trzeba było zrobić, żeby film się odtwarzał, ale wypowiedzi ludzi były niezrozumiałe. Po prostu nie wiem. I teraz należy sobie zadać pytanie, czy to, co się stało, to był przypadek, czy też ktoś z sądu, albo z policji, albo z prokuratury, czy mogło tak być, że ktoś celowo mataczył przy tym procesie, aby uratować pisowskiego aparatczyka przed pójściem do więzienia. Jak myślicie, moi drodzy? Jak myślicie? Tutaj głos też zabrała
Pani mecenas, która jest pełnomocniczką jednej z pokrzywdzonych, i pani mecenas mówi tak: uszkodzone płyty to kolejne z serii dziwnych zdarzeń w tym procesie. Ich wspólnym mianownikiem jest to, że mogą poprawić ciężką sytuację procesową Bartłomieja M., oświadczyła. No właśnie. Ja bym, nie wiem, ale nie przychodzi mi do głowy, jak można być tak głupim, żeby nie umieć nagrać pliku wideo na płytę. I nie wiem, jak można to zrobić, żeby go nagrać tak, żeby dźwięk był niezrozumiały. To trzeba naprawdę się znać i pokombinować. Gdybym chciał tak zrobić, to teraz sobie myślę, że może jednak bym potrafił. Na przykład w programie do montowania filmów można wyciąć ścieżkę dźwiękową, ją wyciszyć, potem ją jeszcze raz wkleić. Kosztuje to trochę pracy, ale jest możliwe. Niemniej, przypadkowo po prostu nie da się tego zrobić. No po prostu nie. Więc Prawo i Sprawiedliwość. Jaka nauczka płynie z tego, moi drodzy? Bardzo prosta. To, że ktoś deklaruje, że jest kimś, to nie znaczy, że tym kimś jest. Jak jest napisane w Biblii, bo wyjątkowo zacytuję, po efektach ich poznacie. Po efektach ich poznacie. Nie po deklaracjach, nie po słowach, tylko po tym, co robią. Więc jeżeli ktoś jest oskarżony o popełnianie przestępstw, jeżeli jego proces napotyka na dziwne trudności, to najwyraźniej nie jest ani prawy, ani sprawiedliwy, bo gdyby był prawy, to nie byłby oskarżony o 14 gwałtów na nieletnich. A gdyby był sprawiedliwy, to by przyjął na klatę konsekwencje i poddałby się procesowi. No. Naprawdę zastanawiam się, gdzie są granice głupoty ludzkiej, że ludzie nagminnie wierzą tylko w słowa. Myślę, że takich granic nie ma. A propos, moi drodzy, niedoinformowania, zadam wam pewną zagadkę, ale to na kolejnym filmie. Na razie dziękuję wam za uwagę. Pozdrawiam Strzałka.